Dzień dobry, kochani. Witam Was w kolejnym dniu naszych zdalnych lekcji. Wczoraj zaczęliśmy rozmawiać trochę o języku polskim, o mowie polskiej. Mieliście okazję posłuchać, jak mówili ludzie wiele, wiele lat temu. Pewnie niektórzy czytają, słuchając pana Piłsudskiego albo Szczepcia i Tońcia, mieli niezły ubaw, bo nie tylko ich słownictwo, którego używali, było trochę inne niż nasze współczesne, no to samo akcentowanie i w ogóle melodia języka była kompletnie inna od naszej współczesnej. Zobaczcie, czy jak mówicie wy, czy wasi rodzice, dziadkowie, czy ja, nie słychać ani takiego specyficznego zaciągania, ani takiej miękkiej mowy, nazwijmy to. Oni, ci ludzie, mówili bardziej miękko. Ten język był taki delikatniejszy? Nie umiem tego nazwać, ale bardzo lubię słuchać właśnie i oglądać takie bardzo stare filmy. Jeżeli będziecie mieli możliwość, obejrzyjcie takie bardzo stare filmy. Najlepiej właśnie jeszcze sprzed wojny. Czarno-białe oczywiście, które pokazują właśnie, jak ci ludzie żyli i przede wszystkim można posłuchać też, jak mówili. Jest to zabawne, ale też bardzo ciekawe, jak ten nasz język bardzo się zmienił. Dzisiaj oczywiście kolejne językowe łamańce, nazwijmy to. Wczoraj jak czytałam wam wierszyk Mowa Polska i pewnie wy w domu jak czytaliście dla sobie ten wierszyk, to troszkę wam się ten języczek połamał, bo tam było jakieś bardzo duże zawijasy, ale taka jest właśnie nasza polska mowa. Dzisiaj nazwijmy to tak, nie wiem czy młodzieżowo, czy nie młodzieżowo, na tapecie mamy trzy rodzaje wyrazów. Wspominałam wam o tym, że będziemy o tym mówili. Są to wyrazy bliskoznaczne, czyli synonimy. Robiliśmy to, pamiętacie, dałam wam kiedyś taką pracę domową. Napiszcie 20 wyrazów bliskoznacznych, synonimów do wyrazu fajnie. I siedzieliście, tam było klawo, jakieś tam różne inne wspaniałe wyrazy znaleźliście. I właśnie one jeszcze oprócz tego nazywają się równoimienne. Czyli w ogóle ten wyraz, na przykład fajnie czy klawo, brzmi kompletnie inaczej, ale znaczenie tego wyrazu jest takie samo. Mamy też, oprócz synonimów, mamy coś takiego jak wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Fachowo nazywa się to antonimy, z greckiego anti, naprzeciw, onoma, imię, tytuł lub wyraz, czyli przeciwny wyraz. I tutaj będzie bardzo łatwo, tak? O znaczeniu przeciwnym: cicho, głośno, wysoki, niski. Także to będzie bardzo, bardzo ciekawe. I powiem wam jedną taką zabawną ciekawostkę. Wiecie, że antonim też ma swój antonim? Tak, antonimem, czyli wyrazem przeciwnym do wyrazu antonim jest synonim. Zobaczcie, nawet to jest tak bardzo śmiesznie brzmi. Antonim ma swój antonim i jest nim synonim. Strasznie mądre słowa, ale wcale nie są takie trudne. Czyli mamy już wyrazy bliskoznaczne, synonimy, wyrazy o znaczeniu przeciwnym, czyli antonimy. Mamy też takie wyrazy, tak zwane wieloznaczne. I my o takich wyrazach wieloznacznych też już troszkę rozmawialiśmy. Ja wam tutaj teraz taki wierszyk zabawny przeczytam, pana Pawła Berensewicza, Dobre rady. Nie wciskaj guzików pilota, szczególnie w pobliżu lotniska. Latanie to trudne i nie wchodź na bal w garniturze. Na pewno tak nie jest wygodnie. A z bala spaść można w kałuże. I wtedy pobrudzą się spodnie. Zobaczcie już, jak zabawnie. Gdy w zamku wasz ząbek wyleci, nie płaczcie i znieście to godnie. Gdy drugi wypadnie i trzeci, krawcowa naprawi wam spodnie.
zobaczycie, jaki już mamy wyrazy. Pilot, bal, zamek. Posłuchajcie dalej. Nie wolno jeść pączków w nadmiarze. Na krzaczku je zostaw, niech rosną. Inaczej się wkrótce okaże, że kwiatków zabraknie nam wiosną. Trzeci. Mamy już czwarty wyraz. Pączki. Zobaczcie, znowu jest to wyraz wieloznaczny. Moi drodzy, czyli mamy już tak synonim, antonim, wyrazy wieloznaczne. I mamy coś też tak zabawnego. Rozmawialiśmy też o tym, coś, co się nazywa palindrom. Pamiętacie na pewno, jak 2 lutego tego roku, czyli 2 lutego 2020 roku, nazwany został dniem palindromicznym, bo co to jest ten palindrom? Jeżeli czytamy wyraz od początku i od końca i on brzmi tak samo, to jest to właśnie palindrom. Tutaj bardzo mądre mam stwierdzenie z greckiego. Greckie palindromeo, czyli biec z powrotem. Takim wyrazem, bardzo charakterystycznym właśnie palindromem, jest wyraz kajak. No jak sobie zapiszecie i zobaczycie, to kajak czytany od tyłu i od przodu dokładnie tak samo będzie, tak? Mam nawet takie zdanie palindromiczne. Kobyła ma mały bok. Jakbyśmy przeczytali od tyłu, również byłoby kobyła ma mały bok. Także słuchajcie, jest nawet taka strona palindromy.pl i tam autor tej strony umieszcza różne dziwne właśnie takie stwierdzenia palindromiczne. I podobno na tej stronie, ja próbowałam się dokopać, ale nie ukrywam, że było to bardzo, bardzo trudne. Jest tam rzeczywiście coś takiego, nie policzyłam. Ale jest najdłuższy palindrom, który ma 33 tysiące liter. Wcześniej rekordzista, to był angielski palindrom, miał ich 17 tysięcy. Także zobaczcie, nawet z tego można sobie zrobić niezłą zabawę. Ten na tej stronie palindromy.pl i autor sam je wymyśla. Także można sobie poczytać różne bardzo zabawne palindromy. Zobaczyć w ogóle, co to będzie. Ja tak cały czas tam opowiadam Wam o tych wyrazach, ale nie powiedziałam Wam, oczywiście czytam wierszyk, ale nie macie jeszcze pojęcia, co będzie Waszym dzisiejszym zadaniem. No, skoro się już tyle nagadałam o tych rzeczach, to teraz, moi drodzy, Wasze zadanie. W zeszytach zapisujecie synonimy do takich wyrazów. Tam nie szukajcie ich za dużo. Do każdego z tych wyrazów poszukajcie 3. Do wyrazu język, myśleć i koń. Poszukajcie tych synonimów, ale mówię, nie więcej jak 3 do każdego wyrazu, żebyście tam nie napisali mi całej w ogóle tabelki. Druga rzecz to antonimy, czyli te wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Napiszcie tak ze 3 przykłady takich wyrazów, że jeden jest przeciwieństwem drugiego. 3 przykłady spokojnie znajdziecie. Co do wyrazów wieloznacznych, to wyślę Wam takie tutaj taką zagadkę. Rozwiąż zagadkę właśnie dotyczącą wyrazów wieloznacznych i trzeba będzie tam wykonać pewne ćwiczenia i ułożyć zdanie, w zasadzie zdania, z wyrazami wieloznacznymi. Do każdego wyrazu ułożycie sobie jedno zdanie. Mam też oczywiście na palindrom dla Was też zadanie. Poszukajcie, myślę, że tak ze 3 palindromów. Być może rodzice jakieś znają, a może właśnie w internecie pokopiecie i będą jakieś takie 3 przykłady palindromów. Czyli mamy tak, synonimy do wyrazu język, myśleć i koń, antonimy, 3 przykłady różnych. Wyrazy wieloznaczne dostaniecie na to zadanie i 3 przykłady palindromów. Myślę, że to Wam troszkę rozjaśni właśnie w głowie, jak to się z tymi wyrazami tam ciekawie dzieje. Co w tym naszym języku polskim w ogóle się wyprawia, jak te słowa się fajnie
zamieniają, albo właśnie jak są przeciwstawne do siebie. Myślę, że będziecie mieli przyjemną zabawę. Co do matematyki, to wyślę Wam też zestaw jakichś takich zadań na dodawanie, odejmowanie. Być może to będą, znaczy na pewno, nie być może, na pewno będą to zadania z treścią, ponieważ już jesteśmy na takim etapie, że trzeba te zadania z treścią rozwiązywać, bo same przykłady to troszkę za mało. Ja tak ciągle gadam i gadam o tych Waszych zadaniach, co macie zrobić, a Wy już tam przebieracie nóżkami i czekacie na to, aż powiem coś o moich pracowitych pszczółeczkach i mróweczkach. Już mówię. Nazar, świetny pomysł na to opowiadanie z dialogami. Rozbawiła mnie kąpiel błotna, która maskowała ubarwienie naszej papugi. I to bardzo mnie też rozbawiło ratowanie jej przez Cici i krokodyla, jak on tam udawali taki krzak. Bardzo mi się podobało w ogóle, jak to wszystko rozwinąłeś. To bardzo było ciekawe i zakończenie, jak to wszystko ładnie zamknąłeś. Brawo, Nazar. Ala, świetne opowiadanie i podobało mi się to, że połączyłaś tak naprawdę dwie nasze książki. Połączyłaś i Doktora Dolittle i Afrykę Kazika. Pojawił się tutaj Kazimierz Nowak. Bardzo podobał mi się Twój pomysł na właśnie takie zamknięcie tej historii. Świetna robota, Ala. Weronika, miałam okazję oglądać Twoją świetną robotę językową tam z polskiego. Odkrywałaś tam te literki, pisałaś tego SMS-a, poprawiałaś, także bardzo mi się to podobało. Świetnie zrobiłaś matmę, no i rozbawiła mnie Twoja rymowanka. Bardzo była zabawna, także bardzo Ci za to dziękuję. Świetna robota. Wiktoria, no Ty to jesteś w ogóle moim matematycznym muszczkiem ostatnio, także świetna robota matematyczna, brawo dziewczyno. Nineczko, nieźle poradziłaś sobie z tymi słówkami różnymi na OE, w ogóle tam sobie świetnie dałaś z tym wszystkim radę, kropki, kreski, daszki. Brawo, świetna robota językowa. Julka K, bardzo dobrze się tutaj z matematyki sobie poradziłaś, no ale w ogóle na matematykę nie mam pytań, tak? To jest Twój konik chyba. Tak coś czuję, że będziesz tutaj naszym w ogóle jakimś mistrzem matematycznym. Co do polskiego, to też patrzyłam i mam, śmiałam się, jak w ogóle czytałam te różne zadania, które Wam dałam i Wasze odpowiedzi, że musiały Wam się nieźle języki zaplątać, ale świetnie sobie z tym, Juleczko, poradziłaś. Brawo. Kochani, nie przedłużam, bo trochę pracy dzisiaj Was czeka, trzeba będzie trochę pokopać w różnych publikacjach. Ja, szukając dla Was, to już taki wstęp na jutro, szukając pomysłów na synonimy, posłużyłam się takim oto słownikiem. Jest to oczywiście słownik synonimów. Jeżeli chodzi o słowniki, to jutro właśnie sobie zgłębimy tę wiedzę, bo będziemy rozmawiać o błędach. No i właśnie, żeby te błędy móc poprawić, to musimy mieć do dyspozycji jakieś pomoce. I tymi pomocami będą właśnie różnego rodzaju słowniki. Ściskam Was bardzo mocno. Wysyłam 500 miliardów całusków. Milionów i w ogóle tam nieskończone ilości. Przybijam tyleż samo piąteczek. Trzymajcie się, kochani. Znowu nam się trochę pogoda zbiesiła i jest chłodniej i dziwne rzeczy się na dworze dzieją. Tu ciepło, tu gorąco, tu deszcz pada. Tu wiatrzysko, tu wietrzysko wieje, że głowę urywa. Trzymajcie się cieplutko, nie dajcie się choróbskom i nie dajcie się złemu humorowi. Buźki uśmiechnięte, potańczcie, poskaczcie, pobawcie się. Pa, kochani.